Ty, kiedy trafiłeś do Monaru, byłeś w fatalnym stanie zdrowotnym, byłeś po detoksie, bardzo mało ważyłeś, byłeś wychudzony. Nagle trafiłeś do Monaru i już pierwszego dnia kazali ci biegać. To był pierwszy dzień, pierwszy trening. To bieganie na początku to było zderzenie z nową rzeczywistością? No tak, zupełnie tak, bo przecież ja ważyłem prawie 49 kilo i tak naprawdę doktor, która mnie przyjęła na detoks, to miała obawy, czy ja wytrzymam, czy nie zejdę. Po prostu byłem w tak mocnym głodzie narkotycznym. No i w takim stanie poszedłem, tylko 3 dni byłem na tym detoksie, poszedłem do Monaru i tak jak już wstępnie nawiązałem do tego i mówiąc wprost, rzuciłem wszystko wchodząc do tego Monaru. Świadomie rzuciłem, wiedziałem, że tam tego nie będzie. Bo chciałem doznać tej wolności, o której mówił Kotański, o tym, co mówili moi przyjaciele, którzy ze mną brali i poszli wcześniej do Monaru. No i z każdym dniem coraz lepiej się czułem. Z każdym dniem, bo to, jeśli mogę to tak jakby złapać w jednym takim obrazie, to kiedy ma się 30 lat i wchodzi się z 14-letnią założoną zbroją, która z każdym tygodniem jest coraz grubsza i ona właściwie nie dopuszcza nic ze świata zewnętrznego, tylko jest jedno, ja muszę mieć towar. Jestem albo zaćpany, albo jestem w głodzie i ciągle tylko jedno, towar. Kiedy tam poszedłem, to okazało się, że tą zbroję zaczęli mi ściągać, a jestem gówniarzem 15-letnim. Bo ja ubrałem tą zbroję, prawie 15 lat w niej szedłem i żadnych doznań nie miałem. Jeśli miałem, to one nie wywarły na mnie żadnego wrażenia. Tam nie było lekarza w kitlu, który mówił, a jak się pan czuje? I wtedy zalecał. Tam była praca, szkoła, zadania różne. Trzeba było trenować to wszystko na zasadzie tej całej terapii. I między innymi jeden z elementów tej terapii to było bieganie. A więc jakby mi ktoś powiedział, że ja będę biegać przed wejściem do Monaru, to powiedział, ty chcesz w mordę? Mówię, to nie dla mnie. Jakie bieganie? O co tutaj chodzi? Czy pływanie, czy rower? Halo. I to tak było rzeczywiście, że... Codziennie biegaliśmy do parku i z powrotem, tu gdzieś około 1700 metrów. No i ja pierwszy dzień, kiedy przyszedłem do południa, dali mi pracę, ubrali mnie w drelich, a o 18 dzwon i poszliśmy wszyscy biegać. To jeszcze w czasie terapii w Monarze zobaczyłeś występ Antoniego Niemczaka na maratonie wiedeńskim? A to już biegałem trochę i w tym czasie też była informacja w 1985 roku. Antek zajął pierwsze miejsce, wygrywając maraton w Wiedniu. Jak go zobaczyłem z podniesionymi rękoma, to tak zacząłem patrzeć na niego i on mnie zainspirował w tym momencie. Kurczę, ja bym też chciał spróbować tak wygrywać. Ja tego na początku nie mówiłem nikomu, a potem jak się zwierzyłem społeczności, czyli temu lekarzowi, który nie jest w kitlu, tylko jest kilkudziesięciu takich samych gigantów jak ja, to powiedzieli, że jestem popierdzielony i ty leć się, a nie tam o jakichś rzeczach. No, ja robiłem swoje i później podniosłem, wygrywając podwójny Ironman, tak dokładnie ręce jak Antek, wygrywając maraton w Wiedniu. To było wielkie zwycięstwo, ale zanim do niego doszło, właśnie Antoni Niemczak, którego wcześniej poznałeś, zainspirował ciebie do tego, żeby spróbować startu w biegu śmierci. I też pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, że to właśnie nie Double Ironman, że to właśnie nie Ultraman na Hawajach, ale ten bieg śmierci w Kalifornii ty uznajesz za największy wyczyn pod względem wysiłkowym. Jak wspominasz tamten bieg, te 50 stopni Celsjusza, te upały, które tam panowały, te ostatnie 8 godzin biegu, bo one były najbardziej ekstremalne i najbardziej męczące. Antek Niemczak, kiedy go poznałem, to był kolejna osoba, która mnie przyjęła normalnie, tak jak Janusz Kalinowski mnie przyjął i wziął mnie do domu i dał mi buty i powiedział, ja mam o tym wszystkim mówić. Do dziś tak to jest. A to też jest niesamowite, że i Janusz Kalinowski, i Antoni Niemczak praktycznie, kiedy przyjechałeś do nich, zapoznałeś się z nimi, przedstawiłeś się, zabrali cię do swojego prywatnego domu i jeszcze w prezencie wręczali buty. Zamykali mnie w domu i kurczę, jakiś tam narkoman inny zostaje, wszystko na wierzchu, a więc halo, o co tu chodzi? I musiałeś mieć w sobie coś, co pozwoliło im tak naprawdę nabrać wielkiego zaufania do ciebie od początku. Ja od razu mówiłem, kim jestem. To nie była tajemnica. Ja się przedstawiałem, mówię, że jestem pacjentem Monaru, że tyle i tyle lat brałem. Od razu powiedziałem, kim jestem.
Znaczy, jestem przekonany, że gdzieś ta autentyczność, prawdomówność też spowodowała, że oni mi od razu na dzień dobry zaufali. No i wynikiem tego było, że tak w jednym przypadku byłem w domu, jak i w drugim. Potem nawet pilnowałem domu Antka Niemczaka, a więc to było, ba, to dodawało mi siły. Halo, przecież mi zaufali ludzie, którzy oddali mi prawie wszystko. Więc to były te momenty, poza tym, że ja trenowałem, marzyłem, jakieś tam rzeczy realizowałem po drodze, to były zastrzyki takiego normalnego, uczciwego traktowania mnie. I to mnie jeszcze bardziej wzmocniło. I kiedy Antek mnie wziął do siebie, dziś mogę powiedzieć, że jego plan, ja się niedawno dowiedziałem, bo to wszystko dzięki niemu wystartowałem w tym biegu na 100 mil, dzięki niemu w tym podwójnym Ironmanie. Ten bieg był parę miesięcy wcześniej, przed tym podwójnym Ironmanem. I właściwie mogę powiedzieć, że to chyba był bieg nie śmierci, tylko bieg życia. Ten bieg pokazał mi, w którym miejscu ja jestem, w którym miejscu jest moja psychika. Czyli on mi udowodnił, że tak naprawdę wszystko się bierze w naszej głowie. Pierwszą setkę przebiegłem w 10 godzin. A potem okazało się, że ja te ostatnie 28 kilometrów to szedłem z kijem, modląc się do Boga, żeby dojść do mety, żeby mnie przekroczył 30 godzin, żeby mnie nie zdyskwalifikowali. Ciało odmówiło posłuszeństwa. W związku z tym twierdzę, jestem przekonany, że to wszystko się bierze w naszej głowie. Jeżeli my się zaprogramujemy i myślimy o tym, mówimy, to tak samo jak ten Ultraman, kiedy się obudziłem, byłem nieprzytomny. Nie chcę tu przytaczać, co ja powiedziałem, ale znowu nie będę na Hawajach. I ćwiczyłem tą stronę, która była zdrowa, a siostry zwołały lekarzy i myśleli, że ja zwariowałem w szpitalu. A ja po prostu nie mogłem się z tym pogodzić i od razu jest problem, to ja go rozwiązuję. Prawą rękę ćwiczyłem, nogę i to, co mogłem, to ćwiczyłem. Ale ja chcę powiedzieć, że ja wszystko, co robiłem i do dziś robię, jak czuję, czy ja robię kotleta, czy ja biegałem, czy ja startowałem na podwórku, czy na Mistrzostwach Europy, ja zawsze chciałem być najlepszy. Kiedy rozmawiam z ludźmi po filmie i oni mówią, że jestem najlepszy, ja mówię, ja nie jestem najlepszy. Ja po prostu robię w życiu tak, żeby najlepiej to zrobić, jak potrafię. I co mi dał ten bieg? Po pierwsze, głowa mnie udowodniła, że w głowie wszystko jest, dlatego pół godziny do startu w tym podwójnym Ironmanie, to ja właściwie byłem jeszcze w samochodzie. Tam już mieli biegunkę, co niektórzy, a ja i tak będzie to, co będzie i tak. Po prostu będzie to, co będzie. I wszedłem do wody, prawie wszyscy już byli w wodzie. Ja spokojnie sobie wszedłem, zrobiłem swoje i już.